można powiedzieć, w czasach końca będzie najlepiej widoczna różnica między bezbożnym a pobożnym. Gdyż wtedy, gdy ciemność jest coraz większa, tym bardziej widać światło. Nawet małe światło staje się widoczne. Pojedynczy pobożny będzie widoczny tutaj, ponieważ wszędzie będzie tak ciemno, że proste życie według nauki Chrystusa będzie od razu rzucało się w oczy. Nawet jak weźmiemy tych trzech młodzieńców, którzy nie skłonili swoich kolan, wszyscy skłonili, oni pozostali stojąc i od razu rzucili się w oczy, że to nie są ci, którzy by czcili bałwany. A więc w czasach końca będzie bardzo łatwo zobaczyć różnicę między pobożnym a bezbożnym, gdyż ta cała zasłona, to całe udawanie nie będzie już działać. Teraz jeszcze działa. Ludzie jeszcze udają kogoś, tak jak Pan mówi, wystrzegajcie się obłudy, kwasu. Wielu ludzi udaje kogoś, tamci już nie będą udawać. Będą tacy rzeczywiście i będą mieli poczucie, że są w porządku, że tak normalnie może wyglądać wierzący człowiek. Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy od 9 wiersza. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Człowiek musi, tak jak mówimy w miarę często, człowiek musi mieć decyzję w swoim życiu. Co chcesz osiągnąć? Czy chcesz osiągnąć wieczność z Bogiem, czy chcesz trochę gdzieś tam po drodze coś porobić, ale ogólnie osiągnąć Gehennę. Bo ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii, pójdą do Gehenny tak samo jak ci, którzy nie chcą uznać Boga. Człowiek musi mieć decyzję, czy chce udawać pobożnego, czy chce być pobożnym i trafić do wieczności. Bóg ustalił, że tylko pobożni będą z Nim. A więc czy człowiek chce być z Bogiem, czy człowiekowi bardziej zależy na gdzieś pozorach, udawaniu czegoś, czego człowiek nie kocha w ogóle i na tym nie zależy. Jak mówiliśmy nieraz, od tej decyzji bardzo wiele zależy, ponieważ jak człowiek się na coś zdecyduje, to jest w stanie o to walczyć. Jak się nie zdecyduje, to przychodzi takie czy inne doświadczenie i człowiek ulega temu doświadczeniu. Bo nie zdeterminowanym czy zdeterminowaną, aby przeciwstawić się złu i dalej czynić Boże dobro. Bo człowiekowi tak na tym nie za mocno zależy, żeby żyć dzięki Bogu, żeby żyć w mocy oczyszczenia krwią Jezusa Chrystusa. A więc mnóstwo zła wejdzie między wierzących ludzi, bo wszak którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Cóż to za moc pobożności? Wiem, że Jezus żył w sposób pobożny. A mocą tej pobożności było posłuszeństwo Ojcu we wszystkim. To jest moc pobożności. Posłuszeństwo. Jeśli nie ma posłuszeństwa, nie ma pobożności. Posłuszni, oni otrzymują Ducha Świętego, oni są zbawieni. On posłusznym daje zbawienie, Jezus Chrystus. A więc mocą pobożności jest posłuszeństwo Bogu. We wszystkim, co już człowiek wie, że jest to według woli Bożej. Paweł ostrzegał tam, w liście do Koryntian, przed tymi, którzy przybierają pozór pobożności, aby oszukiwać
udają, tam no, nawet jest napisane, że przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jak i ich uczynki, a więc też próbują pokazywać, że są naprawdę zaangażowani, są za tym, aby no, było, powiedzmy, biblijnie, ale w sumie czynią to, co nie jest biblijne. Tak samo jak tam faryzeusze robili różne rzeczy, a w sumie robili zupełnie co innego niż wiedzieli, że jest napisane w Biblii. A więc ta decyzja, jak ona może wyglądać. Wiem, że Pan Jezus ostrzegał też, mówi, przed fałszywymi prorokami, że nie tyle słuchajcie, co oni mówią, tylko sprawdźcie, czy oni żyją pobożnie, czy ich życie jest godne Boga. Jeżeli nie jest godne Boga, no to nie jest prorok od Boga. Jest to człowiek, który sam siebie uczynił prorokiem i poszedł, sam się posłał. Ale jeśli jest to prorok Boży, to musi to być człowiek pobożny. Musi być człowiek pobożny. A wielu różnych proroków wszak jest napisane, wyjdzie i zwiodą wielu. Dlatego, że ludzie nie będą patrzeć na to, czy oni są pobożni, bo sami nie będą pobożni, tylko będą zainteresowani sposobem przekazu, opowieściami i bajkami, jak to się kiedyś wydarzyło, czy inne rzeczy, których nikt nie jest w stanie potwierdzić, żeby oszukać, żeby zwieść. W 2 Tymoteusza 3:13 czytamy, ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich błąd wprowadzając. A więc tak to będzie wyglądało coraz bardziej, coraz głębiej, coraz więcej. Tak to wygląda dokładnie. Tak się to dzieje na naszych oczach. Że ludzie, którzy nie doszli do tego życia uległego Bogu, zatrzymali się gdzieś w rozwoju, po jakimś czasie coraz bardziej się usteczniali, coraz gorzej żyją, coraz więcej czynią różnych złych rzeczy, nie mają serca, doznali serca od jakichś wierzących ludzi, a oskarżają ich i szkalują. Nie ma w nich wdzięczności za dobro, które im ktoś wyświadczył. Są niewdzięczni, dlatego że nie mają poczucia nawet, że ktoś im wyświadczył dobro. Oni nie widzą dobra, oni tylko szukają zła, rozglądają się ze złem. To ich bardziej interesuje. To są poszukiwacze jakichś złych działań, podczas gdy my powinniśmy szukać dobra szukać, a nie złego. I w 2 Tymoteusza też 2:16-18 czytamy, a pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, coraz więcej zła. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, do nich należą Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych, a więc niektórzy ulegli tym ich twierdzeniom i zmienili swoje zdanie i uznali, że jest tak, jak oni mówią, że Jezus Chrystus już przyszedł i zmartwychwstanie już się dokonało. Jeszcze są tam inne miejsca, ale ci ludzie z reguły staczając się nie są w stanie pociągać ludzi do uświęcenia, tylko coraz bardziej ułatwiają ludziom czynienie coraz więcej różnych światowych działań. A więc ludzie przy nich coraz więcej schodzą w świat, a nie idą w kierunku oczyszczenia, uświęcenia. Jak to się to dzieje? Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. A więc możemy przeczytać to, że kiedy wdzierają się do domów, to usiedlają te kobiety, które są nadal opanowane przez pożądliwości.
I one, opanowane nadal przez pożądliwości, nie mogą dojść do prawidłowego poznania, bo te pożądliwości im zamykają drogę do poznania i te kobiety są ich ofiarami. Bo prawdziwie pobożne kobiety nie żyją w pożądliwościach, a więc ci ludzie nie mają nic im do zaoferowania. Bo one nie są pożądliwe i nie potrzebują tych rzeczy, które ci im oferują. O, ty jakaś taka jesteś, taka nieładna siostro, ty byś sobie lepiej zrobiła fryzurę lepszą, zrobiła sobie tynk i wtedy byś lepiej wyglądała. A może ty tak w ogóle jesteś dziwnie ubrana, jak może powinnaś inaczej się ubierać. No i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli w takiej niewieście jest pożądliwość, mówi, no wiesz, zawsze o tym myślałam, ale myślałam, że mi nie wolno. Co ci naopowiadali za bzdury? No i w ten sposób usidlają i pociągają w swoim kierunku. Jeżeli nie ten kierunek, no to jakaś wyższa pobożność. I jeśli jest człowiek bezbożności, to też napełniony pychą wtedy, no tak, nie ma znaczenia, że żyję w bezbożności, ale teraz będę większa od innych, będę więcej miała świadomości. To są te kobiety, które wprowadzane są w wyższą świadomość religijną, w której nawet często już nie muszą czytać Biblii, bo już one są poza tą strefą tych słabych chrześcijan, którzy potrzebują Biblię. Ona jest teraz w strefie tych silnych, którzy tylko Duch Boży im mówi, co mają czynić. A więc tak czy inaczej usidlają, pociągają za sobą. Ale to nie jest tak, że mogą wejść i każda kobieta jest od razu narażona, bo jest kobietą. A mężczyzna nie, bo jest mężczyzną. Mężczyzn mnóstwo zwiedli tak samo jak i kobiety. A więc wszyscy, którzy żyją w pożądliwości, ulegną zwiedzeniu. Dzieje apostolskie, 6 rozdział. A więc uciekaj od nieprawości, uciekaj od bezbożności. Bo to jest narażanie się na to, że można zostać oszukanym. Tutaj mamy oszczepanie, może 10, lecz oni nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił, bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy porwali go i przywiedli przed razem na wierzchu. Widzicie, jak oni podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, podstawiając fałszywych świadków. A że ci starsi, uczeni i lud żyli gdzieś w bezbożności, dali się nabrać. Bo nie patrzyli, w jaki sposób to się dzieje, tylko dali się nabrać temu, co ci świadkowie mówią. A gdyby pomyśleli, gdyby ci świadkowie byli prawdziwi, czy oni by tak mówili, czy oni w ten sposób by się zachowywali, czy tak zachowuje się człowiek, który jest naprawdę pobożny i rozumiecie, czy ten pobożny człowiek by tak mówił, żeby zabić kogoś, czy żeby uratować kogoś? Co ten pobożny człowiek by zrobił? A więc już od razu wyszłoby, że to jest bezbożnik. Tylko bezbożni są tacy, że są w stanie lekką ręką sypać przeciwko komukolwiek i oskarżać. Pobożny jest inaczej nastawiony, a więc już owoc pokazałby. A że sami żyli w bezbożności, dali się szybko nabrać. Można dać się nabrać? Fałszywi świadkowie, już jest. 13 rozdział Dziejów Apostolskich i od 49 wiersza. I rozeszło się słowo pańskie po całej krainie. Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. Co zrobili Żydzi? Podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście. Jak podburzyli? No tym samym sposobem, oszkalowując Pawła i Barnabę, jako naoczni świadkowie, co ci ludzie są w stanie zrobić, jak poprzewracają całe miasto, jak wnoszą fałszywe nauczanie i że są z tej sekty, tej niebezpiecznej sekty, gdzie tylu ludzi się na to nabiera. No i już wystarczyło, tak? Gdyby byli pobożni, powiedzieli, ty mów więcej, bo to ciekawe, co ty mówisz w sumie.
Naprawdę? Coś takiego jest, że jest możliwość, żeby uwolnić się od niewoli grzeszenia? I wy chcecie ich teraz wypędzić z miasta? Chwilę, zawołajmy ich, posłuchajmy, co oni mają do powiedzenia. Pobożni by tak postąpili. Jak byli w Berei, jacy byli w Berei? No prawdopodobnie pobożni, bo byli mądrzejsi od tamtych wszystkich innych i powiedzieli, mówcie, a my będziemy rozsądzać. A nie od razu wyrzucimy was, bo wy mówicie co innego. A więc łatwo jest kogoś nabrać i nastawić przeciwko? Naprawdę łatwo. Wtedy, gdy ten człowiek żyje w grzechu. Bo grzesznik szybko staje się oskarżycielem. Człowiek chodzi z czystym sercem, niełatwo go jest wciągnąć w oskarżyciela. Ale jeżeli coś tam się dzieje, to łatwo jest to. 17 rozdział Dziejów Apostolskich. 13 wiersz. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosił Słowo Boże, udali się tam judząc i podburzając pospólstwo. Znowu, judząc i podburzając do przeciwstawienia się. A więc ty też możesz być judzony do przeciwstawiania się. Co ty będziesz się słuchał tego brata? A co, ty nie masz rozumu? No mam. Ale zawsze dobrze jest się mądrego posłuchać. No i poszło. Nie, ten się nie nadaje. Jego nie idzie nastawić. Trzeba poszukać gdzie indziej. A więc ci, którzy potrzebują ludzi do tego, żeby przeciwstawić się bardziej, oni zawsze kłamią, zawsze zmyślają i nie mówią prawdy, bo żyją w bezbożności. Jeżeli trafią na kłamiących, żyjących w bezbożności, udających pobożnych, przychodzących po te niewiasty czy inni, czy mężczyźni, oni szybko się na to złapią. To jest właśnie ta strefa. 21 rozdział i 27 wiersz. A gdy te 7 dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, krzycząc: mężowie izraelscy, pomóżcie, oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Nikogo tam nie wprowadził, ale oni krzyczeli, że wprowadził. I co się stało? Paweł później pochwalił ich tam. Gorliwość, ale nierozsądną. Bo gdyby żyli w czystości, pomyślę chwilę, przecież trzeba najpierw sprawdzić. Nawet zakon mówi, że trzeba najpierw sprawdzić, co ktoś mówi. A nie można od razu skazywać kogoś, bo ktoś coś krzyczy. Jakby krzyczeli przeciwko tobie, że ty jesteś bezbożnikiem i ty to zrobiłeś, to chciałbyś, żeby tak wszyscy się ustawili przeciwko tobie zaraz? Już chwilę. Krzyku narobiliście, tak jak tam ten jeden tam z tych zarządców, ten sekretarz, czy kto to tam był, mówi, krzyku narobiliście, bez zgody, żeście tu zrobili zamieszanie, są sądy, idźcie do sądów. I rozwiązał to całe i tyle. I temat zakończył. Bo był to człowiek, który prawdopodobnie, mimo tego, że był poganinem, starał się żyć w sposób godny. Więc nie dał się nabrać na te krzyki, na te różne rzeczy tam. A więc znowuż pomówienie, oskarżenie i wydaje się naprawdę, że oni są tak zaangażowani. Później Paweł powiedział, a gdzie oni są? Jeżeli to wszystko dzieje się na podstawie ich osądów, to gdzie oni są? Bo pojechali, przecież mają swoje sprawy, narobili szumu i pojechali sobie. Przecież to ich nie interesowało tak naprawdę, tylko chcieli pokazać się jako ktoś ważny, jako ktoś, kto walczy o pobożność. Więc oszuści, kłamcy, zwodziciele. Paweł wymienia tylu pobożnych ludzi, między nimi niewiasty, mężczyzn. Nawet o jednej pisze jako diakonisie, żeby jej udostępnić wszystko, co jest potrzebne, aby mogła otrzymać tą pomoc, którą potrzebuje w danym miejscu. A więc tylko ci, którzy tak naprawdę nadal pozostają w jakiejś bezbożności, są otwarci na kłamstwo. Ale ci, którzy chodzą w czystości, oni nie są otwarci. List do Galacjan, 5 rozdział,
od 10 wiersza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę lub sąd. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili rzeźańcami ci, którzy was podburzają. I znowu przyszli podburzać ludzie. I musisz wiedzieć, że ci, którzy podburzają, to najczęściej są ci, którzy nastawiają przeciwko. I musisz zobaczyć, bo Paweł mógł powiedzieć o Aleksandrze, że ten ktoś mocno sprzeciwił się nauczaniu prawdy, którą apostoł dostał od Boga w objawieniu Jezusa Chrystusa, żeby Tymoteusz na niego uważał. Ale to był pobożny człowiek, który powiedział prawdę, jaka jest rzeczywiście prawda. Ale większość z tych, którzy nie żyją pobożnie, oni są tylko takimi wałami, które przewracają się albo w tą, albo w tą. Zależy, gdzie się przewrócą, tam chcieliby zgnieść wszystko, co tylko natrafi na nich jako przeciwność ich zgniatania. Raz tam, raz tam. To są tak różni ludzie. Oni nie mają ustabilizowanego nawet pojęcia, co jest dobre, a co złe. Ale udają, że wiedzą. To jak o nich było tutaj, Paweł mówił. Właśnie tacy ludzie w czasach końca będą się bardzo mocno poruszać, jakoby oni naprawdę troszczyli się, a w sumie będą niszczyć, będą tą swoją pychą, dumą czy arogancją uderzać w tych, którzy trwają. Do Tytusa 1:11. Tym trzeba zatkać usta, gdyż to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. A więc dla pieniędzy, dla osiągnięcia zysków, ciągnąc pobożności, chcą zyski. Na takich trzeba uważać. To są już podejrzani ludzie. Jeżeli mamona jest to taką ważną sprawą dla tych ludzi, to na tych ludzi już trzeba uważać. Oni są podejrzani. Bo nie można mieć Boga prawdziwego i Boga mamony. Jest jeden Bóg i to jest Bóg prawdziwy, a ten to jest Bóg fałszywy, to jest diabeł, to jest ciemność. A więc ludzie, którym zależy na mamonie i którzy są w stanie zwodzić i oszukiwać, aby tylko tą mamonę osiągnąć, ci ludzie już są tymi, których lepiej nie słuchać. Oni noszą w sobie wiele zła, bo lubią nastawiać przeciwko komuś, żeby siebie pokazać takimi, mnie to słuchajcie. Wiecie, kiedy słyszysz człowieka, który oskarża innych, a potem mówi, jak zbadać tych, którzy służą oskarżycielowi, to możesz być zadziwiony, że oni dokładnie mówią przeciwko sobie. Że właśnie jeśli chcesz odkryć tego człowieka, to mówią dokładnie to, co robią. Tylko gdy oskarżają, to mówią, że służą Bogu, ale gdy chcą pokazać, kto służy diabłu, to pokazują właśnie oskarżycieli, którzy oskarżają. Więc to jest koło zakręcone. Co sobie w tej chwili uważają, to też to czynią. A więc trzeba uważać, nie wolno dać się samemu. Trzeba pamiętać o tym. Jak Jakub pisze, może to przeczytajmy z tego pierwszego rozdziału. Każdy z nas o tym musi pamiętać, bo to jest zabezpieczenie przed tym, aby nie być oszukaną. Od 22 wiersza. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. A więc to są ci fałszywi. Tak, czytają Biblię, ale nawet jak zobaczą, że Biblia pokazuje, że ich życie jest bezbożne, to szybko pójdą dalej, robić swoje dalej.
Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie szczęśliwym w swoim działaniu. Będzie szczęściarzem. A więc jeżeli wglądasz, czynisz, jesteś szczęśliwym człowiekiem, że możesz pełnić wolę Bożą. Ale jeśli tylko patrzysz, a potem zapominasz, to jesteś w niebezpieczeństwie oszukania, zwiedzenia. Łatwo ulegniesz, bo sam zwodzisz siebie. A więc zwodziciel, zwodzący siebie, jest skłonny ulec zwiedzeniu przez innego zwodziciela, zwodzącego. A więc łatwo jest się dać zwieść, kiedy tobie nie zależy na Bogu, nie zależy ci na świętości, czystości, na posłuszeństwie słowom, które Bóg wypowiada. Proste raczej, tu nie ma jakichś utrudnień. Jeszcze w Mateusza 23 rozdziale, 14 wiersz dalej. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Oni nie myślą o pomocy wdowie, tylko jak wyciągnąć od tej wdowy pieniądze. W różny sposób ją zwodząc i oszukując, że ona będzie doznawała, że to jest najlepsze, co może jej się trafić, dać im te pieniądze. Najlepsza inwestycja na wieczność. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jedynego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem gehenny, dwakroć gorszym niż wy sami. A więc oni nie myślą o tym, żeby człowiek żył pobożnie z Bogiem, ale by się chlubić, tak jak Paweł pisał, aby się chlubić waszym ciałem, czyniąc tego człowieka dumnym, pysznym, aroganckim jeszcze bardziej. Jeszcze więcej, bo myślącym, że złapał, nie wiem co tam, a w sumie złapał swoje własne nieszczęście. Niech Bóg pomoże, abyśmy pamiętali, czyste serce, czysty umysł. Widzisz, co się dzieje. Masz brudne serce, brudny umysł. Niedobrze widzisz, co się dzieje i łatwo jest się nabrać. Pilnuj swego serca i umysłu. Bo to jest ważne dla każdego z nas, żeby diabeł nie przyszedł przez jakichś ludzi i oni udając pobożnych, jak oni narzekają, jak oni siebie mówią, ile oni nieszczęścia doświadczyli, a potem uderzają w kogoś tam, bo ten ktoś jest obiektem ich oskarżeń, a siebie muszą pokazać jako takich biednych. A więc stworzyć obraz. I kiedy człowiek ma czysty umysł i czyste serce, widzi, że ktoś maluje fałszywy obraz. Już wie, że knuje zdradę, tak? To jest ważne, abyśmy chodzili w czystości. Amen.